będzie dzisiaj pierwszy raz mojej siostry Katarzyny, tak. Kasi na nartach. Kasia, jak się z tym czujesz? Będziecie pewnie mieli dużo śmiesznych filmików z moich prób. Jesteśmy praktycznie na stoku. Kasia, jak twoje nastawienie? Negatywne. Głośniej mów, od razu ci powiem. Niedobre, o Jezus. Nie wiem, czy jestem zestresowana teraz. Uda się. Dania, a ty jak się czujesz? Bardzo dobrze. No. Co takie stroje? Kasia, przecież mówiłaś, że to jest taki lekki, łagodny stok, że chyba tam nie będzie stromu w ogóle. A teraz co za panika? To jednak jest duże. Jednak jest duże. Jeśli wypuszczacie narty i buty, macie od razu w cenie kijki oraz kaski. Można też kupić sprzęt, rękawice, skarpetki, okulary, no wszystko co potrzebujecie do jazdy na nartach. No to jakoś niby dobrze, nie chcę się zapiąć. Gotowy? A czemu tą kurtkę? A, ty, a bo ty nie puszczałeś sobie. To jest taką super specjalistka. Proszę, od razu wiesz, że to jest profesjonalny narciarz. A tamta lady to jest normalnie. Przepraszam. Monia już po kursie będzie nas uczyć. Tak. O, Monia super, no to uczna, bo ja nie umiem. A to jest ma być, tak? W środku, tak? Tak. Dobra, jak masz dobrze, to ci zapinam. Zapinaj. Tego ogaru? Jezus, co ty mi robisz? Ale jak mam, to jest za krótki, to i to schodzi. Taka ślapa. To tak jak Monia. Papa, ja nic nie wiem, to jest za krótkie, teraz będzie ściśnięte chyba to. Ale musi trzymać. To by się nie da inaczej, no bo ty masz ten czubek. Aha, dobra. Idziemy. Już wchodzimy. Wejście. To jest problem. Powiem tak, idę właśnie Kasię przekonywać, żeby pojechała ze mną na tamten stok. Nie, ja próbuję przekonać, ja wiem, kiedy będę, bo nie idę tak. Idźcie, ja was nagram. Można zawrócić. Okej, fajnie, idźcie. Tam jest mniej stromu jak tutaj. A ja ci nie mówię tego specjalnie, ten. To już, tam jest, nie wiem, że jest strasznie szeroko. Ale tutaj się zatrzymuję, choć, bo jadę, panikuję, panikuję. A to jest tak prosto, że koniec, się trzymasz. Mam dla ciebie nawet zdjęcie. Nie ma takich, to pokaż zdjęcie. Pokaż zdjęcie, cię przekonam. Mieliśmy razem wsiadać. O, ja oczywiście wyleciałam przodem i usiadłam sama, bo się wymierzyłam, no i są z tyłu. Kasia stanęła się w łączce,
Jezus. To jest normalnie hardcore. Ale spróbowałam, widzisz? Naprawdę, chłopaki, to nowy kryzole, co? Że się nie boją, krócej żyją. Bardzo pijamy, aż połączka 2 godziny. Jedziemy właśnie na... Wyciągiem. Na górę. Na samą górę. Daniel świruje. Ja jadę tak na spokojnie. Zobaczymy Monię, która dzielnie zjeżdża. Już jak krzyknę zaraz Monia, żeby spojrzała. Monia! Nie widzi, skupiona. Proszę. To jest szalony człowiek. Przed chwilą wydarzyła się drama, ale to wszystko moja wina, bo ja się tak zbierałam z tego wyciągu, że Daniel musiał... Dobra! Tu masz drugą stronę, szare wyjście. Zrobił fikołka po prostu i wypadł za siatkę. No a ja nic tragicznego, to wszystko się działo w takim powolnym tempie, więc... I to stres. Prawie tak zjeżdżamy jak on. O, narto zgubione. O, i upadek. Jest. Chłopie. Boże, to już ty się zabijesz dzisiaj na tych nartach. Co ty kombinujesz? Kasia gdzie jest? Ty już wjechała na stok? Tak. Maha. No nie, on próbuje. Więc to jest to. Ja już przy życiu zobaczę, że tak mi nie idzie, to nie robiła. A on metodą prób i błędów chodzi mi o kurde zedrzeć te całe nogi, kurcz, połamać. To on tak będzie na siłę, uczył się tak zahamować. To jest normalnie ten typ człowieka po prostu. O, Monia się znalazła, proszę. Jadam. Się. A, o nie, a tu jest taki narciarz, a ja nagrywałam w drugą stronę. Jak się czujesz? Już możesz... No chyba nie, to papa, bo widziałem, że we schodzie, a utwierdził mnie to, że obok widziałam dwie nogi w powietrzu. A mam takiego fikołka nagranego, że masakrę. Masz nagranego? No. Masz nagranego? No. Yeah. O, chodź, jedziesz z nami teraz. Obiecane było. A nie będzie powoli dać radę? Będzie powoli, mówię ci. Ja tam spałam. Dzięki tobie powinnam się nie bać, bo ty się wywalasz i nadal chcesz porobić. Teraz tak. Monia, nagrywaliśmy cię, jak zjeżdżasz, on by się na wyciągu krzyczał. Monia! Monia! A Monia tam... Moje życie było dość udane. Męża miałam dobrego, Bartek, znajdź sobie nową, dobrą żonę, nie zabijaj się. Bartek, że się zabije, jak ja umrę. Oj, Bartek! Bartek, ktoś musi Goldenka wychować. Gdzieś tam czeka na ciebie Goldenka. To za chwilę to będzie mój koniec. Kasia, zobacz, to jest płasko. Bardzo stromo. 45 stopni na terenie. Wiedź, Kasia. O, i widzisz, Kasia, to jest płasko. Był niepotrzebny stres. Teraz w drugą stronę mocno się obróć całym ciałem. W bok bardziej. No, o. O, jak te kijki zakłada, to profesjonalistka. Czekaj. Tam na zieloną kropkę. Tak, bo to jest czerwona kropka. Monia jeździ jak szalona, Daniel to jest po prostu świr. Ja jeżdżę bardzo spokojnie i tak zachowawczo. A Kasia, wszystko jest. A ja jestem mistrzem oślej łączki. Tylko ja to mam. Co jest tak dla mnie? Fajnie było? Tak. O proszę, ale wyhamowała, żeby miała minąć.
Kasia jest taka boi dupa, a co do czego? Zobaczcie, no. Kijki w ogóle schowała pod pachą, one chyba jej tylko zawadzają. W jedną stronę, w drugą. Aha, ale było zamachanie, ale wyratowała się. O. Żyjesz? Bolało coś? No. O kurde, no. Nie udało się, ale narty się nie odpiewa. Kasia, ty narciarzu z krwi. O! Dasz ale teraz zjechać? A teraz to jest stromo, bo już to nie jest stromo. Da radę ta Kasia, no ładnie, tak. I całym ciałem spróbuj wykręcić. O, dociskaj tam tą nogę od zewnątrz. O, widzisz, była panika, ale się udało. No, nie było tak wolno i spokojnie. No, w momentu, ale nie było płasko praktycznie, no powiedz. No na początku jeden moment, że było płasko, okej. Okay. A potem? Potem tu była walka. Ale tylko zobacz, cały stąd zjechać w upadku. Dopiero na koniec, bo chyba chciałeś szaleć. Chyba chciałeś szaleć. Była panika, już w tej To była panika w tym miejscu. W tej rurze, to ja już czułam, że jadę za szybko i że tego się już nie da opanować. No już za późno na ratunek. To już była walka o życie tam. Pierwszą nadzieję to widziała Monika, bo jak zjeżdżała. Ty widziałam, że zjeżdża tak, wiesz, tak powoli, Sylweta, ale nie wiem jak powoli to na to zjeżdża. Papa, ale cieszę się, że byłaś blisko, pomogłaś mi na arty piąć. O! Kijka im podałaś. Sama tam leżała do tej pory. Zaraz, Kasia przyjadą. Jak Kasia? Ale narty się nie wypięły, dobrze, tu wszystko masz pod kontrolą, widzę. Tak, ale koła się rozbiła, bo ten nut, ale... Się... Masz kask! A nad moją twarz co? Oh my god! O! A jaka dzielna, sama na ławeczce, ja bym się bała sama. Tam siedzi Daniel. Bo była taka sytuacja, wsiadaliśmy wszyscy na wyciąg, wszyscy, no moja była osobna akurat, Kasia, ja i Daniel. I Daniel był od środka, nagle znalazł się na pierwszym krześle od zewnątrz. I co? On usiadł, ja na jego nogi, Kasia na moje i ruszyła kolejka. Dobrze, że pan zatrzymał, bo to by się źle skończyło. Mnie boli kolano, bo przez to, że w trzech usiedliśmy, to się zatrzymało, Kasia tam na mnie poleciała. A potem wszyscy krzyczeli, że to moja wina. O, gwiazda to! Kasia chciała iść butem, który w ogóle rzep, tak, już szła na narty. Czytałam, że ten power strap się na samym początku robi. Widzisz moje lekcje, moje czytanie i na co się zdało? Na samym początku? Tak, masz... na samym początku musisz zapiąć to, ale dopiero potem test. No i widzisz. Idziemy robić drugie podejście. Cztery godziny jesteśmy tutaj, ale liczmy tak godzina na obeznanie w terenie, zanim założyliśmy narty, teraz 40 minut siedzieliśmy. Oślej łączce. Pół godziny dochodzenia do siebie. Ale dwie godziny na pewno zjeżdżaliśmy. Na pewno. No, idziemy teraz zjeżdżać dalej.
ładnie zjechałaś z samej góry. Ale wiesz, ale ja nie wiem, tak jadę i kurde. Przecież hamuję, a nie hamowała. Hamowała, przecież tak to by zjechała tak szybko, że po. Ale dobrze, że tak próbowała właśnie. Ja też na początku próbowałem. Coraz częściej tak wyjeżdżasz. Na początku. Wszyscy jesteśmy w tym samym momencie, a teraz on już jest na początku. Zdarza się najlepszym, jak widać. Przerzuciłeś? Tak? No. Pani widziałeś, jak Daniel wjechał na taką klamkę i wjechał. Na taką, ze śniegu taką górkę i zjechał. Ciśnij, bo chcecie nagrywać. Co? Jedź, bo chcecie nagrywać. Wypadam tylko, bo żeś mnie zastajechała drogę. Wszystko moja wina. Kasiak jest zadowolona. Cały tor przejechany. Bez wypadku. Bez wypadku. Co? Ja się boję. Jeszcze raz, następny zjazd. Żeby wjechać na tym, wiesz, a, na tu siadasz. No dobra, to tak pojedziemy. Ja nie wiem. Bo ja nie dam rady. Dasz radę. Następnym razem jedziemy na jakiś specjalny zjazd. Widać to zadowolenie w Kasi. Nie jest specjalny zjazd, tylko tak tutaj jak się nazywa. Takie jak... A, do tego wyciągu. Tak, tylko, znaczy, to jest Orczyk, ten sam zjazd. Orczyk czy coś. Jak? Orczyk to się nazywa? Orczyk. Zobaczymy. Jak tu się wsiada? Normalnie, między nogi to łapiesz. Tak? Cześć laseczki! Kto wygrał? Jesteśmy na stoku od godziny 10. Jest godzina zaraz 17. Godzina nam zeszła około na strój, na założenie nart. Ja musiałam swoje jeszcze podkręcić trochę. Godzina na oślej łączce z Kasią. I teraz zjeżdżamy na ogólnym wszyscy razem. Kasia, powiem wam tak, to jest od zera do bohatera. Kasia jak zaczęła, nie mogła w ogóle
ustać na tych nartach, ruszyć, zakręcić, a teraz? Śmiga. Teraz dodaj klip, kiedy śmigam. No. No. I tak, ogólnie chcę powiedzieć, że opłaca się na ten stok przyjeżdżać, zwłaszcza jak jest brzydka pogoda i tak dalej, bo cena za dzienną wejściówkę jest taka sama, co na otwartym stoku, a tu macie tak jakby idealne warunki, bo nie ma tak, że jest cały tor oblodzony, albo nie jest tak, że jest sam śnieg, jak dopiero tak, spadnie. Jest jakieś 0 stopni, albo tam minus 1, nie ma wiatru, nie jest za zimno. No. Nie ma dużo ludzi, dzisiaj jest słoneczny dzień, więc większość pewnie jest na otwartym stoku. Ale to jest pewnie tłok dzisiaj. A to jest luz. To jest pogaż, bardzo że pusto nie właśnie. Ten, jest pusto, jest sobota po No tak więc. Pozytywne wrażenia i moglibyśmy jeszcze wrócić. Tak. Ogólnie. I kolejny plus, o którym zapomniałam powiedzieć, jest to, że można wypożyczać ubrania. Tak. Więc spoko, bo na innych stokach patrzyłam nie można było. Zwłaszcza, że ceny są bardzo takie dosyć tanie. Wydaje mi się, że no nawet. W Polsce trzeba było tyle zapłacić, 50 zł za jedną część. No myślę, że tak. Tak, tylko tak. Że jak zamawiasz online, to masz jeszcze zniżkę. Tak, zamawiając online macie chyba zniżkę też nawet na dzienną wejściówkę, tak myślę. Tak? I na ubrania, więc lepiej online, nie czekacie w kolejkach i nic. Ogólnie personel bardzo przyjemny, ludzie też bardzo przyjaźni. To jest sklep narciarski, kawiarnia. Tak, na drugim piętrze jest właśnie kawiarnia, jest sklep, w którym można kupić ubrania, spoko, czy ceny też tam były. O, jest bardzo ładnie i czysto. Ładnie czysto. Okej, nie chowa, bo już zaraz musimy wsiadać, chyba musisz trzymać telefon i przygotować. Tak więc polecamy i do następnego vloga. Pa! Pa!